Cześć, tu Macie, witajcie w The Sims 3, dzieje Rozusmew. U nas zmiany. Basia się zmieniła, zrobiłam troszkę... kurczaczki są małe, fajnie, to dobrze, że przegapiłam. Okej, są zmiany, Basia inaczej wygląda. Słuchajcie, tutaj pokój dziewczynkom również zmieniłam, żeby już były takie bardziej nastolatkowe. No i chyba tyle ze zmian, które tutaj nastały. Tak, mówiliście tutaj, że to muszą być całkiem inne rośliny niż te, które do tej pory były, więc będziemy dalej próbować coś nowego tutaj sadzić. No, ja standardowo zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. Dzisiaj jest środa, więc dziewczyny idą do szkoły. Poświęcimy, myślę, Henryka i sobie usiądzie tutaj na minie. No, dlaczego by nie? I jeszcze Henryk tutaj musi dokończyć nasze zraszacze. Dobrze, wszyscy tutaj są głodni. To dobrze, będzie wspólne śniadanie. Basia jest zmęczona, ona szalała dalej z tym, z orzeszkiem. Ale to nic. Przyjrzymy się, słuchajcie, pokojowi dziewczynek. Zrobiłam właśnie coś takiego, że tutaj mają biurka, łóżka są na górze, no i jest powiedzmy troszkę więcej miejsca w tym pokoju i też się troszeczkę tutaj oddzieliły. Dobrze, chciałam też, słuchajcie, zmienić troszkę jadalnię i zrobić to troszkę bardziej jasne, ale stwierdziłam, że to dopiero jak będziemy mieli więcej hajsów. No, na razie wystarczy. O, Henryk już wstał, dzień dobry. Proszę tutaj steka sobie zjedz i ja tutaj zobaczę, co ty masz tu do zrobienia. Wyłącz to po pierwsze. Bo wiadomo, trzeba chwilkę poczekać. Ten jest już ulepszony, mam rozumieć? W ogóle wszystkie stąd mogę wyłączyć. Tylko... Lucy! Co ty chcesz? No to tak, wypuścić ją możesz, proszę bardzo. I chodź sobie też zjesz śniadanie. Proszę, steka sobie zjesz. Czekajcie, ja muszę zobaczyć z tymi zraszaczami, bo w ogóle dzisiaj odpalam grę. Czy one są wszystkie już niby ulepszone? Mi się coś nie wydaje. Wiecie co, ja profilaktycznie kupię nowe po prostu. O, raz, dwa i trzy. A tamte sprzedamy, bo no nie wiem, czy znowu coś się nie psuło. Dzisiaj odpalam grę, słuchajcie, wszystkie ustawienia zresetowane, wiek zresetowany, no... Nie wiem dlaczego, nie pytam. Pokaż. O, jest. Automatyczne podlewanie. To proszę to zrobić. Czy ty już wstałaś? Nie, Basia wstała. Nie wyspała się, ale już wstała. Bardzo dobrze. Co tu z tobą ten? Bo Basia to w ogóle ma, słuchajcie... Aż tydzień zmiany grupy wiekowej, więc tutaj jeszcze jest czas. Ale tak, parszywek napełni, weź tu sprzątnij. Ty nie jesteś głodna, to wiesz. Proszę tutaj, Boże, Lady, jak ona tam szaleje. Henry już tu naprawia, niech naprawia w takim razie. O, Lucy, ty jak tu zjesz... Co ty masz do zrobienia, kobieto? Właściwie praktycznie nic nie masz do zrobienia. Pokaż nasze zwierzęta. O! O! Pchełysą. Dobra, to będziesz kąpała zwierzaki dzisiaj. Proszę tutaj wykąp zwierzaka zapchlonego. Trochę też pewnie i radości wpadnie ze wspólnie spędzonego czasu. Dobra, ty jesz. Ty co robisz? Czego ty nad ojcem stoisz i przeszkadzasz, co? Wiesz co? Sama sobie tutaj usiądź. Byłaś taka mądra, to proszę teraz siąść. Ktoś się fasolki chyba najadł. Dobra, śmigaj do szkoły. Właśnie jeszcze jak... A czemu ty nie zjadłaś? Ja nawet nie pytam. Znowu? Nie, już były jedne wakacje. Najpierw tu musi Henry to wszystko porobić, co ma porobić. Dopiero będą wakacje. Dobrze. Henryk, tobie jest zimno. Ty byś się przebrał. Zmień strój na... ubraniowy, proszę, ulepsz, tam Lady świruje, dobra, tu te zraszacze działają, jak widzicie, te trzy są jeszcze do podmianki, to się zaraz zrobi, miałam kościelę sprzedać, jeszcze nie sprzedałam, Henryku, coś ty się ubrał, ja cię chyba będę musiała przebrać dodatkowo po tym, jak to masz dalej pchły? Lucy, ty jesteś niemożliwa dzisiaj, się tak nie słuchasz, proszę mi tu użyć, a potem myć kotecka. A po drodze to jeszcze Berlinka nakarm, bo znowu coś mu się może stać, więc może lepiej, nie? Jedna rzecz. Aha, jak myślałam, że nieposprzątane.
Aż te dzieci, no. O, proszę, tu. I teraz tutaj wykom zwierzaka, Bea. Chyba pranie będziemy robić dzisiaj. Złapałaś ją? Chcę zobaczyć... Co? A mnie nie interesuje. Masz pchły i się idziesz kąpać. Zgań, że robi nunu. Dobra, nie. Opieka. Jeszcze odkuj. Dostosuj. O, kąpiel na pchęły. Zaraz, zrobimy tak. Uczucia... przekupimy ją i ona da wtedy radę się wykąpać. Na pchęły. Henry. To zrobiłeś, to proszę teraz to zrobić. Ja przez ten czas daj, podmienimy. Tylko który ten nie działał? Ten nie działał, bo widzę, że nie działał. Dobra. I daj tego pierwszego. O, tędy. I powinno być już gite, zaraz zobaczymy. Jak to nie tego? Który? A, ja drugiego wzięłam! Matko. Tego Henryk miał właśnie ulepszać. Masz tu, tego oddaj. No za daleko było, ja już ślepa na jedno oko jestem. Zaraz zobaczymy, czy będzie działał. Ich włączać nie trzeba, powinny same za to, że tutaj więdną. No zaraz zobaczymy. Henryk, ja cię proszę tu. Czy ty znowu jesteś goły? I wesoły, tak. No to będziesz marznął na dworze, skoro masz taką przyjemność z tego. Proszę, ulepszenie. Jak tam Lucy, dało radę? No, dobra by już chodziła z pchłami. Jak ci to tak pasuje, to proszę bardzo. Ja próbowałam. Lucy, nie, ty to zostaw. Ty chodź tutaj, proszę, o. I zbierz. Proszę, pozbieraj wszystkie plony, będą hajsy za to. No. Program, idź do pracy w obiekcie. A możesz iść, Christy może iść. Dobra, co tu się wyczynia? Tutaj też, to proszę tutaj się wysiusiać. Samotność, tu co? O, Basia też do pracy. No, proszę bardzo. I chodź tutaj, bo ty się bardzo dobrze z tą dogadywałeś. Przyjazne, trąć nosem, wąchaj. Przyjazne, zacieśniaj więzy. O, Basia załatwi to troszeczkę podje. Tak, i się nas... No, a nastawić się... Idź tu. Lady, idź tu. Proszę bardzo, przyjazne. Trąć nosem. Powąchaj. Piesa to samo. O, poprzczekiwać i zacieśniać więzy. Co ty tutaj robisz? Będziesz miała jeszcze pchły. Proszę tutaj się poczaić w takim razie. O, co robi Fi? A, z Fi praktycznie wszystko w porządku. Też choć trochę się tutaj poczaj na ofiary. Lucy, jak ty sobie radzisz? Lucy bardzo dobrze sobie radzi. Zastanawiam się, czemu ten nie działa, skoro te w jedną to powinny działać, prawda? No nie, zaraz zobaczymy. O, ty niewyspana matko. Zajęcia pozalekcyjne mówisz? Dobra, ciebie zapiszemy. A ty wrócisz i będziesz szła od razu spać. Lekcję kiedyś tam odrobisz. Pracuj. A, bo ta jeszcze ma ten, ale czekajcie, ona ma jeszcze tu tą okazję. Nie, ona się musi wyspać, ona to jeszcze zrobi. W tej samej szkole chociaż jesteście? Tak, obie w tej samej szkole, bardzo dobrze. Czekajcie, bo Henryk tutaj już skończył kolejny ulepszać. To dawaj jeszcze ten ulepsz, a ja... O, ten, daj tu. I sobie go tutaj dodamy. Okej, okay, mam to. I daj tu. A czemu teraz nagle nie mogę postawić? O, dobra. Jest pięknie, dobrze. Ty tam sobie konia szczotkowałaś, ty tam macie zajęcia. Lucy, jak ty tam? Dobra, działasz? No, Lucy, widzicie, nie zimno. No, bo saka w piżamie, a dopiero zmarzła. A jakbyś to jednak włączyła? O, i działa. To ja nie rozumiem. No mniejsza. W każdym razie to tego też włączymy. O. Były trzaśnięte po prostu te. Zraszacze. To wiecie co? Ja włączę wszystkie. Tak na wszelki wypadek. A pokażcie na Henryku. No nie wiem. Nie wiem, o co tam chodzi. Nie, tam nie wypielę, ale tu nam więdnie, więc trzeba też... No, nie to... Dobra, włącz. Naprawi się? Się średnio naprawia. A ty, Henryku, już tam to ulepszyłeś, że sobie poszedłeś?
Właśnie też mi się coś tak wydawało, że chyba nie. Dobra, ty tutaj zbieraj grzyby, nie grzyby inne te takie tam. O, ta się tam bawi, to mi dalej wiednie, ale to nic. Dziewczyny, ty pracujesz, ty wróciłaś spać. Tak, podeśpij trochę i zrobimy ci lekcję. Do kiedy jest ta okazja z tym pracowaniem? A, do wtorku, to prawie tydzień, to ty jeszcze zdążysz 3 razy. Dobra, ja jeszcze jedna rzecz, która jest istotna i którą muszę sprawdzić. A, jeszcze którą chcę zrobić, to czekajcie. Pierwsze tak, zacznijmy od kotecków. O, rzadki, proszę dla Lucy, bo Lucy się zaraz będzie wybierała z tym wszystkim. Ty coś złapałaś? O, bardzo ładnie dzisiaj. Proszę, to dla Lucy. A natomiast dziewczyny, tak. Ja chcę, Basia, jesteś w domu. Postawmy kubełek, bo ja chcę, żeby one sobie zrobiły... Postawmy go w jakimś ciekawszym miejscu. Może być tu. Chcę, żeby sobie zrobiły testy na ten. Gratisy, wezwij maskotkę, podejmij test umiejętności. Mówiliście, że one jako młode dorosłe dopiero mogą iść na te studia, ale testy mogą zrobić sobie przecież wcześniej, prawda? Dobra, wstawaj, bo potem w nocy nie będziesz spała. Od razu orzeszek wyskoczył. I chodź jeszcze tu, odrabiaj lekcję. Henryk właśnie skończył to, to chodź. Chodź, stare kości trzeba w gorącej kąpieli wygrzać. Proszę wziąć prysznic i sobie coś zjeść. O, hamburgera. Lucy, ty jak skończysz się z jaka? Ty jesteś brudna. Ogrzeć się, zaraz się ogrzejesz. Chodź tutaj, weźmiesz sobie też prysznic. Zaraz zobaczymy, jak tu Basi pójdzie to. Christy, jak wróci, też bym chciała, żeby zrobiła test. A ty, Lucy, jak skończysz, to tak, po pierwsze, zaraz ja to muszę spauzować, miasto, tutaj, spożywczy, sprzedaj, i tu, laboratorium, oddaj owady nauce, o, proszę. No, więc Lucy ma już zajęcie, zaraz zobaczymy, jak tam Basia z naszym testem. Technologia, o! To zobaczymy, może Basia pójdzie na technologię. Dobrze, Basiu, to jest jadalne? Jest jadalne. Nie, nie odłóż, tylko daj to zjedz. O, teraz sobie zjedz. Ona ma to gdzieś zapisane, że robiła ten test? Chyba nie. Dobra, możesz to zjeść, Henryk też będzie sobie jadł. I w sumie, co ty byś chciała? Przygotowania do studiów, no. Odrabiaj lekcje. Ta już wraca, bardzo dobrze. No, Lucy, troszkę tego ty tutaj masz. Bardzo dobrze. O, już się Lucy ogrzała, już może pojechać pozałatwiać swoje sprawy. Henryku, czemu wszyscy się rozdzwonili? Umarł kto? Właśnie, Henryk, odbierz, co tam się dzieje? Jakieś nie wiadomo co, no właśnie. Idź sobie pooglądaj telewizję. Christy, ty jak to skończysz? Ja bym cię prosiła, posprzątaj. Jesteś zmęczona, mam nadzieję, że może... No, ty Christy równo po wszystkim. Dobra, to Christy to coś wybierzemy. A, w ogóle mam do was sprawę. Ło, ale zarobiłaś. Mam do was taką sprawę, mianowicie... Bo pierwsza seria z The Sims 3 była o Madzi, prawda? No i teraz robimy historię jej rodziny. Ale co by było, gdybym ja to teraz poprowadziła nie do Madzi Smith, tylko poprowadziła losy Basi? Jak Basia sobie poradziła w życiu? Jak wy się na to zapatrujecie? Bo wydaje mi się, że mogło to by być całkiem niezłe i ciekawe. Dobrze, ty tutaj jak skończysz zjedz, idź spać. A Henry, ja bym cię prosiła, graj w szachy. Bo ty teraz masz, przecież to ci zostało, bo majsterkowanie masz, a została ci logika. Więc tak, dziewczyny niech śpią, a ty sobie tam graj. Ty i tak nie masz nic lepszego do roboty. Ja zaraz tylko ten zraszacz jeszcze przestawię drugi, żeby był. Chociaż wydaje mi się, że ten dosięga tak, jak powinien. Ale no nic, ja wolę jednak się upewnić, że to działa. Chyba, że wiecie co? Czekajcie, dajcie ten zraszacz. O, właśnie tak go postawimy. O tak, żeby też i tutaj dosięgnął. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No, włącz. No ta się bawi z raszaczami, dobrze, niech się bawi. Lucy, czy ty wracasz do domu? Nie, ty wolisz poczytać książkę na zimnie w parku. Wracaj, proszę, jeszcze jest tort i hamburger, dobrze. Zjedz sobie. O, Lucy też prowadzi. Tak naprawdę babcia Lucy nigdy nie prowadziła żadnego pojazdu i nie ma żadnego prawa jazdy, ale tutaj
To wiecie. Dobrze, jak tam nasze kociaki, bo ja dzisiaj troszkę te zwierzątka zaniedbuję. Ty pęcherz, znowu pęcherz, kiedy ja nie popatrzę, to ty masz potrzebę pęcherza. Dobrze, i chodź tutaj coś sobie zjesz. I zaraz też ci się wymyśli. Dobra, Lucy już tutaj, o, już poprawia sobie nastrój. Jeszcze Lucy, wiesz co, jak ty byś chciała później zrobić pranie, no, to byłoby całkiem nieźle. Henryku, jak ty tutaj? Bo wiesz co, tak mi się przypomniało, chodź sprawdzimy, czy możemy dzisiaj dać prezenty. Czekajcie, wyślij prezent, o. Od razu wyklikam 5, najwyżej nie będzie działało, trudno się mówi. No, właśnie miałam mówić, żebyś się Henryku ubrał. Dzisiaj działa, super. To dzisiaj robimy od końca, słuchajcie, na ostatniej stronie dla pani. Dla pani na przykład, niespodzianka. Proszę, tak, super. Przedostatnia strona dla pana. O, mamy akurat pana, bardzo ładnie. Tak. Teraz trzecia od końca to dziecko. O, nawet mamy dzieci, bardzo dobrze. Niespodzianka, tak. I jeszcze teraz tak, czwarta. O, jest piesek, zwierzątko, super. Tak. I teraz, czekajcie, zwierzątko było tu. To tutaj ktoś bez awatara. O, tutaj. Proszę bardzo. No i słuchajcie, ostatnio były urodziny Basi, były urodziny Henryka, więc przyjmiemy też dzisiaj prezenty. A dzisiaj w ogóle też są urodziny Lucy, o czym też zapomniałam. Dobrze, to tak, weźmiemy, przyjmiemy pierwszy. Dziękuję. Nie, ja nie mogę wysyłać, przepraszam. Tu przyjmiemy. Nie. Tak patrzę, że mi się niki nie... Po tego nie powtarzały. O, dziękuję bardzo. Może jeszcze tu. O, rower nam się przyda, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. I stąd, o, może być. Ja, dziewczyny tak garłate, jeszcze megafon potrzebny. W każdym razie za wszystkie prezenty bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze, ty Henryku proszę skorzystać i iść już spać. A, Lucy robi pranie. Robiła. Posprzątaj. A rano będziemy musieli wyprać Mikę. Bo jak widać troszkę cuchnie, ale to rano. Dobrze, ty jak już tam zrobiłaś to pranie, proszę iść spać. I dzień dobry, Basia już wstała, w końcu wyspana. Dobrze, i ona dzisiaj tak, weź do suszarki pranie i chodź się ogarnij do szkoły. Może nie kąpiel, tylko prysznic, bo to w sumie ranek. I chodź zjesz sobie hamburgera. Ty wstawaj też. Dzień dobry. Proszę zjeść sobie ciasto i lekcji ty wczoraj nie odrobiłaś w ogóle. Lucy, ja cię prosiła tak, nakarmić kurczaki i zebrać jaja. Nowych kurczaków nam nie potrzeba. A co ty poszłaś na dwór spać? Kazała mi spać na kanapie. Nie wiem, dlaczego nie chciała. Dobrze. Henryk, śniadanie. Ale też myślę, że Lucy dzisiaj troszkę sobie odpuści ogród i trzeba byłoby, żebyś ty się... Nie odłóż. Żebyś ty się... Po co ci ta książka? Pouczyła jakichś nowych przepisów. O, zapiekankę. I coś zrobisz dobrego. Ty jak zjesz... W sumie wszystko z tobą, Gites. Tak, Lucy ma urodziny. To pamiętamy. Wiesz co? Może ty byś do kogoś zadzwoniła tak z rana pogadać? Nie bardzo jest do kogo. Kto to jest? A, Teddy Trolski. Okej. Okay. O, budzik zadzwonił. Wiesz co? Zajmij się może zwierzątkami. Właśnie, parszywkowi należy dać jedzenie. Czy tutaj trzeba mu posprzątać? Nie. Ale tego, Berlinka trzeba nakarmić. Trzeba tutaj dodać karmy do misek, bo widziałam, że właśnie już mało jest. O. Proszę, i zajmij się tym. To po lekcjach tutaj pójdziesz, zrobisz. Henryku, ty jesteś głodny. Proszę sobie zjeść hamburgera. Co ci nie pasuje? Miałaś... Co ty miałaś? Nie wiem, co miałaś. Chodź sobie pooglądaj telewizję. No, czy ty zdążysz odrobić lekcję? Mam taką nadzieję. Ty poszłaś do kurczaków. Bardzo dobrze. Może jakieś cudowne jajo znajdziemy, czy coś? Christy. A, bo dzisiaj, słuchajcie, jest dzień wolny, to wy nie idziecie do szkoły. Dobrze, to ty możesz iść pracować z tymi dziećmi, a wrócisz, będziesz próbowała odkryć eliksir. Mam nadzieję, że dzisiaj ciebie nic nie podjara. Christy, ty tu masz co? Pisarstwo, malarstwo, czego masz mniej? Pisania, to chodź, będziesz coś sobie pisała. Jeszcze na moim komputerze nie pisałaś. Co ja ci kliknę?
Nie, w klubie czytelnika ty zostajesz. Pisanie popraw umiejętności pisania. Ty ciebie później ogarniemy. Lucy uczy się przepisu bardzo szybko. Henryku, co ty będziesz robił? Cały dzień całkiem spoko. Wiesz co, chodź tu. Zrobię tak. Najpierw zadzwoń do swojej, może... To jest twój szef chyba obecnie, to sobie pogawędźcie. Nie, to jest twoja szefa, przepraszam. Ale możecie sobie pogawędzić. I weź, choć będziesz męczył szachy. Lucy, jak się nauczy, wiecie co, wypadałoby coś nowego do jedzenia porobić, bo się już kończy jedzonko. O, krem. I podaj deser, placek dyniowy. Jesień to akurat placki dyniowe, coś cudownego. Tak samo zupa krem z dyni na wywarze z kaczki. A do tego plasterek bekonu. Oj, cudowne. Dobrze. W każdym razie, tak. Ty sobie gadasz, ty się nauczyłaś. Tak, bardzo dobrze. Dobra, a czekaj, Basia, ja ci mogę pracować cały dzień, a ja wiem, ile to cały dzień. Wczoraj tamta pracowała chwilę. Dobrze, ty się nagadasz, to tu już masz. Zwierzynie znasz, ćwiczenia. Masz tu wszystko... Jak mi drzewa poschły, no to jesień, no tak. Chodź tutaj proszę, ćwicz sobie skoki. Kontakty zaraz Henry do ciebie przyjdzie z tobą, okej, okay, tu okej. Okay. Nie wiem dlaczego położyłaś się spać tutaj, no ale dobra, masz będziesz żyła. A jak z kotami okej, okay, to niech koty troszkę pozarabiają na siebie, tak to nazwijmy. O, proszę bardzo. Drugi kotełku też. Może z tej strony gdzieś coś poluj. Może tutaj jakieś insze glizdy łażą. Kto was tam wie? Dobra, po 5 wystarczy. Czy ty... O, ty jesteś w połowie pracy. Bardzo dobrze. Christy, a, ty ćwiczysz ten. Wiesz co, bo ty się tu mi... obróć się. Zdobądź punkt, to sobie pogrosz w Simsy 5 minut. Dobra, super. Pracę... O, nie pracę. Co? Nie. Graj. O, proszę, w sportową sobie proszę chwilę pograć. To od razu, o, zabawa, zrelaksujesz się. I wiesz co, jak już sobie to wszystko zrobisz, użyj i weź prysznic. Lucy, co ty robisz? A, ty tam gotujesz, dobra. Ale wyjmij czyste pranie. O, tutaj już jest zrobione, dawaj tu. Zaraz placek się upiecze. A, ty jesteś głodna, to proszę zjeść. Tak, chciałam jeszcze tu zobaczyć. 4 na 8, dobra. Tutaj na coś tam zbieramy. O, ja wiem jeszcze co zrobię, ale to już jak Christy skończy, będzie z ciebie. Mianowicie chcę piesa wykąpać. Kto znowu dzwoni? Nie, nie, nie teraz, bo nie, bo oślepniesz. Czekaj, bo ty też potrzebujesz, to proszę tu i tu wziąć prysznic. O, dobrze, zdążyliśmy. Basia, o, Basia już wraca, bardzo dobrze. Henry, jak ty sobie tutaj radzisz? O, też dzisiaj punkt będzie. Co wy dzisiaj macie z tym myciem i sikaniem na przemian? Nie rozumiem. Dobra, niszczenie masz, chodź sobie zrobimy... aha, jeszcze pęcherza nie masz. To chodź tutaj przyjazne. Henryku, zaraz jak bijesz tylko punkt, trzeba się konikiem zająć. Tutaj już czekamy na Mikę. No Mika z Lady bardzo dobrze się dogadują, co mnie cieszy. Ich obie śmierdzą, to chyba jakieś, wiecie, wspólne więzy czy coś. Czekajcie, ty też możesz tutaj trącić nosem. I tutaj jeszcze raz wąchaj. No. I to będzie spoko. Henryku, proszę przerwać już. Nie masz jeszcze punktu, ale trudno. Proszę tak, wzmocnienie. Pochwal, że ćwiczy skoki. Tutaj jakiś siku się chyba robi. Zgań za odrzucenie. I tak, opieka, czyść kopyta i opieka usiodłaj. Dobrze, Lucy, ty już? Już. Czy... Ty w ogóle tutaj jesteś, nie wiem dlaczego. Wykąp tutaj jednego smrodka naszego, gdzie jest Christy. Christy, zostaw to. Nakarm Berlinka. Ja się zawsze martwię, że ten szczur... Popatrzyłam na parszywkę, że ta rybka mi zdechnie. Dobrze, weź... nie, ty nie szachy, ty pisanie. Pisz dalej, moja siostra ma przyjaciela. Skończysz, może jakie hajsy z tego za to będą. Co się tu wydarzyło? Co odkryliśmy? Mamy to! Mamy metaforium! Jak poprawić relacje? A co my się pokłócili? Dobra, my musimy mieć super ekstra. Zaraz się to zrobi. Wow, nie wiedziałam. Dawaj, zrobimy. Ja pierwszy raz tego doświadczę. Przyrodo się poentuzjazmuj. Zabawne.
O, kotki z internetu zawsze są. Orzeszek widzi, że Basia jest wystraszona. Basia jest szokowana, nie wystraszona. Dawaj przyjazne. O, zapytaj o dzień. O, co tu jeszcze? Uściskaj przyjaźnie. Przyjazne. Opowiedz historię. Dobra, wy tam gadajcie. Ty piszesz tą siostrę. Ty chcesz do... A Lady już w porządku? Tak, Lady już się bardzo dobrze ma. Ja nie pytam, co tu Lucy robi. Lucy, co ty robisz? Obwąchujesz kota. Proszę bardzo, skoro tak lubisz. A wiesz co, ja bym chciała, żebyś ty jeszcze coś dobrego ugotowała. Podaj lunch. Co my mamy fajnego z lunchów? Czekajcie, ja przeklikałam. Więcej. Więcej. O. Może szoarmę? Ja lubię szoarmę. Dobra, ta tutaj... o! Jest! Zobaczymy, co z tego będzie. Akurat grad zaczął padać, więc w odpowiednim momencie. Zaraz zobaczymy. Ja w Basie zawsze wierzyłam, naprawdę. No i mówię, pytanie do was, czy idziemy ścieżką Basi jednak? Zauważyliście, że on ma dwie różne skarpetki? To w sumie tak jak ja. Mi się nie chce zawsze pary szukać, chodzę jak popadnie. No, kotaczek nam przyszedł. Można szybciej, bo chcę zobaczyć to. Masz, golni sobie. Patrzcie, jest tu! A! Ona jest dziewczynką! Szczepana nie zrozumiała, że ona lubi psy. Wow! A, ale jaki ma związek z tym? Znajoma. Dawna przyjaciółka. Dawna przyjaciółka. Wow! Ja, nie masz ten? Tu masz jakieś książki. Umiesz wędkować. A, to powiedzmy, że moi dziadkowie kiedyś dziecko adoptowali. I prośba w tym momencie do was. Jak damy jej na imię? Bo nie może się nazywać Orzeszek. Niech się nazywa jakoś normalnie. Dajcie znać, jakie byście chcieli nadać jej imię. Napiszcie w komentarzach, na kolejny odcinek wybierze. Tylko matko, dziewczynko, gdzie ja ciebie położę spać? Wiecie co, a może da radę szybkie przemeblowanie zrobić? Czekajcie, tylko ja to muszę zrobić na kodzie. I tak, kwiatki na razie wywalę, no nie w to, niech tu stoją. I jakbym wzięła, słuchajcie, tak. O, i, o, czekajcie, łóżka i takie łóżko, żeby tu pasowało, chyba to, nie wiem, czy to będzie działało, czy można, to... a jest podwójne, dobra, dobra, widzę to, tylko ja bym chciała podwójne z tego samego stylu, to jest to? Chyba podobne, dobra, damy na razie to, czekajcie, ja to jeszcze przemaluję tylko pod kolor. Mam nadzieję, że pyknie w miarę rozsądnych kolorach. Okej, okay, tutaj jeszcze chyba tylko... A, to chyba tu? Co nie tak z tym łóżkiem jest? O, teraz zatrybiło. Tak? Nie, poduszkę zrobię źle. Dobra, zrobię to później, bo nie chcę marnować na to czasu, a wyrzucimy, patrzcie, to i damy... Zobaczymy, czy będzie mogła tam wejść. Jak nie, to będziemy to jakoś przesuwać. Dobrze, ale fajnie, będzie spała tutaj z nami. Jeszcze ja jakoś inaczej ją zrobię, nie wiem, jakieś kolorowe włosy czy coś. Jestem prawdziwym synem. Fajne! Jezu, cieszę się z tego bardzo. No, o, ten Henry się wziął za szczotkowanie. Basiu, naprawdę mega się cieszę. Weź prysznic. Czekajcie, bo tak ten... Ty też powinieneś się wykąpać, weź prysznic. O, co tutaj się zachciewał, ho, ho. Dobra, co się zepsuło albo co się nasikało? Skąd to się wzięło, ja się pytam. Dobra, weź, wytrzyj tą kałużę. Tutaj szormę sobie schowę na później. Mamy nowego członka rodziny, wow. A czy ty chodzisz do jakiejś szkoły? No niby tak, truje masz. Nie masz jeszcze żadnych ocen. Nie wiem, co ja z tobą tutaj zrobię.
Naprawdę nie wiem. Dobrze. Chodź, oglądaj telewizję. Wymyślcie jakoś może przyszłość dla naszej nowej siostry. Tak ją nazwijmy. Chodź sobie zjedz. Już koniec pisania, że moja siostra ma przyjaciela. Teraz moja siostra ma siostrę, która nie jest moją siostrą. To jest dziwne, naprawdę. Ale tak jest. No, dobrze, Basiu, nie Basiu, tylko Lucy. Nie wiem, co ty byś mogła porobić, bo pokaż, może jakiegoś zwierzaka trzeba pogłaskać. O, tutaj, proszę bardzo. O, wzmocnienie, pochwal, że jest schludna. Uczucia, o, proszę, koteczek musi tutaj mieć spełnione to. Dobrze, Henryk się wykąpał, choć też coś zjesz, co będziesz głodował. Proszę, mrożony krem. Jak nasza nowa członkini rodziny? W porządku, już ją szczurek ugryzł. Chodźcie, zobaczymy, czy ona może tutaj wejść. Odpręż się. Da radę? Na górze, to nie wiem, czy na dole będzie mogła. A da radę tu? Wybierz właściciela łóżka. To będzie twoje. A to na górze wybierz właściciela, będzie Basi. Zaraz zobaczę, odpręż się. Da radę, super. No to się pomieszczą mi dziewczyny w pokoju. Henryku, skoro ty nie życzysz sobie spania, tylko tu przyszedłeś, to proszę pograć w szachy. Graj w grę, proszę grać w szachy. Tak, Christy. No, zostaw to. Christy, ty spać, bo ty jutro do szkoły. Basia, jak ty tam? Basia, do toalety i też spać, bo do szkoły. Proszę bardzo, śpi. Lucy, co ty robisz? Ty koteczka tutaj męczysz. Bardzo dobrze. I chyba tyle na dzisiaj z ciebie. Możesz również iść już spać. Możesz wyłączyć telewizor. Jest chyba wszystko w porządku, no. Ewentualnie użyj sobie toalety i idź spać. Henry, ty miałeś zjeść. Nie pytam, dlaczego nie zjadłeś. Zostaw już te szachy. Ty się ogarnij. Kto co popsuł? Nie, toaleta się popsuła. Henry, będziesz miał zajęcie. Nie, co się psuło? Kto co popsuł? Słyszałam, że coś się zepsuło. Tutaj samoczyszczenie nie zrobiłam. Lucy, czy ty coś zepsułaś? Nie wiem, co ona zrobiła. Lucy, dobra, proszę iść spać. Henryku, zjesz, też możesz iść spać. Jezu, teraz o wiele więcej prania będzie. Co robi ona? Ty grasz. No, cieszę się, że to nie budzi innych domowników. Oddaj szczura. No. Proszę, napełnij jedzeniem, zajmij się zwierzętami. A, już widzę, co się zepsuło. To Henryk sam popsuł. Ale dobrze, to w kolejnym odcinku. Dobrze, nakarm jeszcze Berlinka. Czy nasze zwierzątka mają? Mają jedzonko. To dobrze, to ty możesz iść również spać. Wow, fajne. Naprawdę się cieszę, że się udało. Myślałam, słuchajcie, nie spodziewałam się, że ona będzie wyglądała jak człowiek. Spodziewałam się, że będzie cały czas orzeszkiem. A tu jednak nie. No, no cóż. Tak wyszło. Dobrze, Lucy, co się dzieje? Lucy ma urodziny, przecież znowu zapomniałam! O urodzinach mojej babci Lucy zawsze co roku pamiętam. Okej. Okay. I Lucy została seniorką, już pełnoprawną. Dobrze, więc Lucy na koniec, w kolejnym odcinku również przebierzemy. A na razie nasi seniorzy spać za... Jaki masz melonik? Za, słuchajcie, 3 dni. Dobrze pamiętam? Tak. Będzie miała Christy urodziny. No i zobaczymy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.